Chiny, życie pi i życie paczki. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda życie paczki Lego? No elo. Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś znów zdarza, przytrafia nam się Lego Monkey Kid. Jest to już drugi zestaw w historii Monkey Kid na moim kanale. Pierwszy wjechał nam tutaj w czwartek i mam nadzieję, że tę recenzję byczego czołgu widzieliście. On już teraz zjeżdża, gdyż nie on jest tutaj głównym dziś aktorem, a głównym aktorem jest biały White Dragon Horse Bike, czyli ten taki zestaw z białym konio smokiem. Moi drodzy, zostajemy tutaj w zestawie Maja, Monkey Kida, Snorta oraz Boba i pierwszy zestaw faktycznie spodobał mi się, w sensie sam zestaw mi się spodobał, średnio podoba mi się cały czas samo uniwersum, no i zobaczymy, jak to się, moi drodzy, dzisiaj również sprawdzi, jak to będzie wyglądało. Podobnie do tamtego opakowania, tutaj mamy do czynienia tylko i wyłącznie z, jak widzimy, taką estetyczną wręcz prezentacją zestawu, po prostu właściwie to, co z przodu, tylko z tyłu, bez zbędnych teł, żeby było lepiej widać, co mam w środku. Fajnie mi się to akurat podoba, tyle w kwestii kartonu. Jeżeli zajrzymy sobie dalej, no to już niestety mamy bardzo niepokojącą mnie rzecz, czyli rozdzielanie. Po co na dwie instrukcje taki mały zestaw? Mały zestaw, który jednak potrafi kosztować 130 zł, czyli zdecydowanie zbyt dużo, uważam osobiście. No i jeszcze to rozdzielenie instrukcji, moim zdaniem, całkowicie bez sensu. Wiecie, jak ja tego nie lubię. No i tutaj znów to zrobiono. Natomiast cała reszta smaczków jest tutaj zachowana. Tutaj nam pięknie ten Monkey Kid się po instrukcji przesuwa wraz z etapami budowania. Również mamy do czynienia z żółtym papierem, no ale kurczę, no boli mnie ta instrukcja, wybaczcie, i boleć mnie będzie. Mamy również szablon naklejek, tutaj takich, większość to jest faktycznie ta jedna duża naklejka, bez niej nie było, nie no dobra, nie byłoby też zbyt dobrze. Niestety widzimy, że tak jak w przypadku również byczego smoka, tutaj i takie naklejeczki, to również będzie coś, co mogło być spokojnie zastąpione i z elementami, które już istnieją, a jednak wszystko tu jest kompletnie naklejkowe, więc nie mamy do czynienia z żadnym nadrukiem przypuszczalnie w tej paczce. Chociaż dobra, widzę, że mamy, ale to takie, dobra, tutaj mamy faktycznie, będzie pewnie motocykl w paczce numer 3, w paczce numer 4 będzie to takie więzionko, w paczce numer 1 będzie właściwie postacie tylko, jakieś, aha, jego dyskorolka. Akurat podział na worki tutaj jest fajny, to bym powiedział, dobra, to się udało, że, chociaż nie, bo tu też jest motor, więc motor jest w dwójce i trójce, czwórce więzionko. Zobaczmy, moi drodzy, nie będę tu się dzisiaj też skupiał na tłumaczeniu wam, kto jest kim, co za co odpowiada i o co chodzi w uniwersum. Taki film również u mnie na kanale już był i możecie go teraz znaleźć w narożniku, więc tutaj nie będę wam tłumaczył jeszcze raz tego. Dziś skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jak ten zestaw wygląda. No to co? Ja sobie będę otwierał w takim razie powoli woreczki i budował. Was proszę o chwilę przerwy, musicie wytrzymać i zaraz omówimy sobie złożony zestaw, więc mąki! No i gotowy, zbudowany produkt prezentuje się w ten sposób. No i moi drodzy, przyznam się szczerze, nie wiem, czy czujecie... Nie wiem, czy to czujecie, ale mi zdecydowanie pachnie tutaj Nexonite'em, ale i pachnie mi tutaj Friendsami. Tak jest, tymi różowymi dziewczęcymi Friendsami, ale pachnie mi tutaj również nutką ironii. Dlaczego? Gdyż początkowo to ten zestaw kupiłem jako ten, który mi się bardziej podoba, a byka czołga kupiłem jako taki drugi, zobaczymy co będzie, tymczasem tamten podobał mi się bardziej niż ten. Zdecydowanie mam więcej minusów niż tamten pierwszy, ale po kolei. Na pewno trzeba w tym zestawie docenić, tak jak mówiłem, dbałość o szczegóły. Takie jak właśnie chociażby tutaj instrukcja, te piękne gwiazdki, to wszystko. Konsekwencja również tego zestawu również jest całkiem duża, jednak, tak jak wspominam, zdecydowanie ma on dla mnie dużo więcej minusów niż poprzedni zestaw. Ale przejdźmy sobie na początku może do plusów. Nie marudźmy tak od startu. Mamy tutaj figurkę Monkey Kida. No i cóż, ta figurka Monkey Kida jest identyczna jak figurka właśnie z poprzedniego zestawu, więc jeżeli posiadacie już tamten zestaw albo jakikolwiek, one w ogóle we wszystkich zestawach są praktycznie takie same. On się tylko w jednym różni, ale też się mogę mylić. Więc jeżeli polujecie tylko na tą postać, to w ogóle najlepiej będzie poczekać na polibarzek, który niebawem nam pewnie wyjdzie, tak? I on będzie z fajnym motorem i to będzie najlepszy sposób na zdobycie tej postaci. On posiada również kostur. Żeby nie było, tutaj nasze bycze klony są identyczne, więc pozwolę sobie omówić jednego. I w pierwszym zestawie jeszcze to było dla mnie takie trochę, no
troszkę boli, ale da się przeżyć. O tyle już tym troszkę bardziej mnie to denerwuje, że wszystkie cztery byki, które mam, będą identyczne, bo jednak chciałoby się tutaj mieć jakąś różnorodność, uważam, w tych bykach. Jeżeli ciekawi was ich twarzy, nie widzieliście poprzedniej recenzji jakimś cudem, no to zapraszam, nie ma tutaj nic specjalnego. Tutaj bycza maska oczywiście jest ok. Te rogi już mnie poprawiliście, że tak, one były faktycznie w innym zestawie. No cóż, ja o tym nie wiedziałem i ostatnio palnąłem, że to jest nowy element, a nie jest. Chociaż nowych elementów tutaj ogólnie trochę jest, a przynajmniej dla mnie. Ja mówię, troszkę mnie boli, że te byki są takie same. No ale przejdźmy do tej postaci, gdyż ona jest tutaj najważniejsza chyba, bo no mówię, i Monkiego już mają i tak dalej. Nie wiem, czy widzicie to, ale dla mnie to jest wypisz, wymaluj właśnie Nexo, tak? Po pierwsze, mamy tutaj stricte nexowskie ostrze, tylko w kolorze zielonej, plus element ninjagowy, jak się patrzy. Przecież to jest głowa wyciągnięta z ninjago. To, że wielu uważa, że to jest taki odszczep od ninjago, w tym i ja, w sensie tak jakby spin-off trochę, no to jest jedno. Ale to, że Lego jakby to czasem potwierdza takimi elementami, to drugie. Nie wiem, czemu ona się w ogóle nazywa biały smok, gdyż jak widzimy, smok na jej torsiku jest zielony. Na jej tak jest, ponieważ Mei to jest kobitka, oczywiście. Tutaj taki uśmieszek zwykły i troszkę mnie też to boli, bo mogli jakoś chyba lepiej zrobić tą buźkę, coś charakterystycznego tu umieścić. Z tyłu postać prezentuje się tak i nie jest ona już tak spektakularna jak Monkey Kid, ponieważ nie ma chociażby nóżek z boków zadrukowanych, chociaż jest ok i mi się oczywiście bardzo podoba i pasowałaby mi świetnie do tej postaci, która była z figurek kolekcjonerskich, którą dostałem od Kloskopedii chociażby. Świetny byłby z nich duet łowców. Ponieważ to jest chyba nawet ten sam model hełmu, który to jest drugi raz dopiero jak on występuje, nadruk na nim. No również może się to mocno kojarzyć z białym Power Rangers, taka jest moja opinia. Gdy ściągniemy jej kask, to mamy jeszcze alternatywę w postaci włosków. No i cóż, tutaj również mi mocno Ninjago zajeżdża, to wiecie, ciężko by było inaczej, skoro to wszystko są Chiny i te klimaty. Natomiast włoski ok, fajne i nawet w sumie taka Rustico nawet trochę z Gwiezdnych Wojen, tak można by tutaj rzec, jest ok, jest ciekawie. Natomiast jeżeli przechodzimy do jej motorka, albo dobra, najpierw przejdziemy sobie do Monkey Kidowego Deskodronka, Deskodron? Deskodron tu się odczepi i niestety to tutaj co widzimy to są naklejki, co mnie osobiście jeszcze raz zaznaczę mocno boli, że tak jednak nie oszukujmy się, w drogim zestawie, bo 129 zł, 130 zł bez grosza, a wszystko właściwie jest praktycznie naklejkowe poza tymi tu żółtymi i właśnie tymi kółkami na dronach. No coś tu nie gra. Więc jeżeli tutaj mamy takie oto naklejeczki, no okej, mamy małpkę, fajne wykończenie, ciekawe tymi naklejkami, okej, tu by się jeszcze one broniły. Natomiast reszta tego deskodrona, jak ja to nazwałem, wygląda tak. Tu silniki jakieś repulsorowe. No i to, czy nie zajeżdża wam właśnie również trochę Nexonite'em, takie mieszanie tej tradycji z nowoczesnością? No mi troszkę tak. Tutaj się ruszają, nam jeszcze te silniki, żeby nie było, te śmigła bardziej, no właśnie, to śmigło z dołu, repulsor jakiś, no jakoś tak to zabawnie jest to połączenie. Okej, olejmy jednak ten, bo to jest malutki detal i skupmy się na motorze. Motorze, który no właśnie, o czym mi chodziło z Lego Friends? Spójrzcie, no przecież takie mocowanie Hipka to występuje w Lego Friends. Ta postać przez to mocowanie nie ma się tu kompletnie jak tego motorka chycić. Ją tu wciskamy tylko i wyłącznie w ten sposób i oczywiście ona nie spadnie, bo to trzymanie jest mocne, jednak jest stricte Friendsowe. Nie to, żeby mi to przeszkadzało, po prostu zauważam fakt, bo nie wiem, czy inni recenzenci to zauważyli. Ja zawsze mam tak, że wiecie, nie oglądam tych recenzji jak sam, dopóki sam czegoś nie chcę sobie po prostu niespodzianki. To też ciekawym elementem, bo przypuszczam, że ten motor ma przypominać, że jakoś nagle się smoka zmienia, czy lata, są właśnie te elementy tutaj, te skrzydła można by rzec, które możemy śmiało tak rozłożyć. Nie wiem jak wam, ale mi to zdecydowanie bardziej jakąś ważkę przypomina w tym momencie, niżli właśnie smoka. No ale cóż, to wszystko siła wyobraźni tu może zadziałać. Ciekawe natomiast są na pewno te koła, których ja wcześniej nie spotkałem. Mogłyby również nas tutaj boleć trochę, jak spojrzymy, że gdy rozłożymy sobie te skrzydła, no mnie tutaj tak te technikowe elementy bolą. No, myślę, że można było je tu jakoś ładniej jeszcze zaślepić, właśnie chociażby jeszcze tutaj jednego pina wtyknąć i jeszcze czwóreczkę czy szósteczkę śliską, która absolutnie nie przeszkadzałaby nam tu w bytowaniu tego elementu, on by się zamknął, a wykończenie byłoby tu ładnie szóstką Tyla, śliską szóstką zaślepione, tadam! I po krzyku, moi drodzy, i po krzyku. No ale cóż, nie zrobiono tego, więc mamy jak. Mamy tutaj wszystko oczywiście, to jest naklejki. Boleć może również trochę, że ten element, o, możemy jak go weźmiemy za nisko, musimy pilnować, by nie był za nisko, będzie harował o oponę i ona wtedy nam się pięknie nie będzie kręcić, więc to również trzeba pilnować. Natomiast z tym elementem spotykam się pierwszy raz, więc to jest nowy element. Również nowym elementem chyba jest, może nie elementem, ale kolorkiem jest ten zielony. Mi się wydaje, że się pierwszy raz z nim spotykam. Jestem prawie na 99,9% pewny, że pierwszy raz się z nim spotykam. Również wykończenie tego, tej
głowy. No, czy to jest smok? No mi nie przypomina, ale może to nie miał być smok, może nie miał smoka przypominać. Dwa stud shootery po bokach, które lekko nam się tutaj jeszcze mogą poruszać. I okej, i właściwie tyle omówienia tego motora, gdyż przejdźmy teraz najważniejszej rzeczy z tej konstrukcji, czyli naszego więzienia wyskoczni, można by rzec. No niestety ta wielka naklejka, no cóż, znów muszę na naklejki ponarzekać. Boli bardzo mocno również to, że o ile Lego mnie posłuchało i zaczęło robić tu na nogi, a nie na tyłku te study, to jest spoko, że nawet taki element jak tutaj jest naklejkowy. Lego ma przecież alternatywy do tego elementu, które są nadrukowe i jest ok moim zdaniem. Czemu tak usilnie w tak drugiej serii są robione takie elementy jak ten? Nie wiem, bo naprawdę jest to dla mnie nielogiczne. Również troszkę boli mnie, chyba że czegoś nie wiem, spójrzcie, tutaj te dwa jeszcze na piny, czy to się szczepi z jakimś innym zestawem? Prawdopodobnie tak, ale to się szczepi tu. Po co więc tutaj te study? Mogę się mylić, nie będę się więc tego czepiał. Zakładam, że to się kiedyś z jakimś innym zestawem szczepi. Ale o ile się szczepi tu czy tu, to na pewno nie szczepi się tu. I tu już można było użyć tego klocka bez właśnie tej dziurki. Boli mnie również to, że spójrzcie, tu niby fajnie na tej tarczy, ale te szare elementy wystają od góry. A najbardziej bolącym mi fragmentem jest to, że spójrzcie, to nam się tutaj opuszcza w ten sposób. Osobiście wolałbym, żeby wiecie, to tu leżało i tak się podnosiło do góry, jeżeli dałoby się tak fizycznie rozwiązać. Bo tymczasem, no spójrzcie, weźmiemy tak, coś przejeżdża, ale nie otworzymy drzwi. I po prostu wygląda to tak se, pomimo że te oszcza w ogóle są też mocno nexonite'owskie i myślę, że wystarczyłoby je zastąpić małymi kolcami, tak zwanymi ząbkami, jakimiś prostymi, a nie takie duże. No ale okej, tego już się też nie będę czepiał, taka jest kraina, taki jest świat. W tym więzienku mamy tu, to jest przede wszystkim jeden duży, ogromny element i pewnie pomyślicie teraz, o, będzie się czepiał, że Lego się uduplowia. No właśnie nie będę, bo są się tylko chociażby z zamkiem, czyli moimi jednymi z ulubionych klimatów, tego dużego elementu więc się czepiać nie będę. A w takim razie mamy tutaj na górze jeszcze dwie flagi, fajnie wykończone byczymi detalami, a w środku więzionka, gdy sobie otworzymy, no cóż, tu ten niegodziwiec, albo właśnie godziwiec, bo tu przypuszczalnie był jednak ktoś dobry, chyba nie doczekał, gdyż jak widzicie, została tu już po nim tylko czacha. Troszkę brakuje mi, żeby to był pełny szkielet, żeby to była pełna forma tego trupa, niż sama czacha. No co, samą głowę tu rzucono do tego więzionka? No nie wiem, nie wiem. I mogłoby wam się wydawać, że odpaliłem ten zestaw i właściwie tylko tu narzekam i ja w ogóle lubię narzekać, więc może was to nie dziwi, a ostatnio mówiłem, że ta seria jest dobra. Moi drodzy, jest dobra ta seria, jak najbardziej jest dobra. Oczywiście, te minusy, które tu wymieniam, wynikają z faktu, że seria, wiecie, jeżeli coś jest dobre, trzeba jednak szukać tych minusików, tak? Nie zmienia faktu, że seria jest pięknie zrobiona, kolorystycznie spójna, mamy tu pełno detali fajnie też wykończonych, bo mówię, chociażby te rogi tu u góry ładnie zrobione, no nawet tutaj te naklejeczki. Ta kolorystyka jest jaka jest, ale jest spójna, w sensie nie narzekam na kolorystykę, oczywiście. Jest jak jest, ale jest spójnie, by są spoko, chociaż brakuje mi różnorodności. Po prostu jest tak dobrze, że aż szukam minusów. Niemniej, moi drodzy, nie zmienia to faktu, że no jednak, kurczę, to całkowicie nie są moje klimaty. Naprawdę. Jak już mówiłem w poprzedniej recenzji, no Chiny to po prostu jest taki top 3 najmniej moich ulubionych uniwersów. I po prostu chyba mnie to nie wciągnie. I powiem wam szczerze, że chyba się z tym zestawem pożegnam. W sensie, ja go być może nawet rozważam, że opchnę i może będzie ktoś go bardziej chciał, więc komuś się jeszcze bardziej spodoba niż mi i będzie bardziej zadowolony. Ja po prostu mam tyle innych nowości z Kreatora, czy nawet z Ninjago, czy z innych serii, że po prostu chyba wolę kupić inne, bo o ile naprawdę zestawy są bardzo fajnie wykończone, zrobione z pomysłem i ze starannością, tak po prostu to nie jest mój klimat i tyle, moi drodzy. Więc nie wykluczam, że się ich pozbędę, więc się nie zdziwcie, jak już ich za kilka dni mogę, nie będę miał. Ale zobaczymy, może Food Trucka sobie kupię i go sobie już zachowam. Ja wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. Jeżeli spodobały wam się oczywiście Monkey Kidy, zapominajcie, że to nie jest pierwszy odcinek z Monkey Kidami na moim odcinku. Oprócz recenzji była również historia, o co chodzi w właśnie Monkey Kidach. A jeżeli wam mało chińskich klimatów, to wpadajcie na mój kanał WTF Klocki, gdzie chińskie klocki to jest sklep powszedni. Wpadajcie na kanał, zostawcie też tam subskrypcję, a i na tym zostawcie, nie zapominajcie. Dzięki, że byliście. Bye!